Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego Simowego wyzwania. Były pewne zmiany, jedynie w wyglądzie naszych Simów. Wybrałam kilka nowych strojów dla dzieci i dla Lucjusza. Odjęłam za to 300 Simoleonów i Lucjusz znowu jest śmierdzący i w ogóle to jest tragedia. Proszę bardzo, idziesz, coś zjesz, a dzieciaki? O matko, też śmierdzące. Jeszcze głodne. Dobra, toaleta, Janek. Skorzystaj z nocniczka. Proszę bardzo, jak nam tutaj na śmieciu ten nasz gnom. Dobry duch naszego domu. Co się dzieje? Sasza, co tam się z tobą dzieje? Sasza, stop. Gdzie ona poszła? Został mi cień po kocie. Tylko, że to nie ty miałaś się załatwić. Ale rośnie ci... A, nie, dobrze, przepraszam. Ojoj. Straszne rzeczy się tam dzieją. Janek nie zdzierżył, musi wyjść. Głodne? Dobra, wiem, że głodne. Otwórz. Jakieś coś? Chleb. Dzieci chlebem żywię, a potem się dziwię, że wytyją, nie? Janek, zostaw go, niech on się wykąpi raz w życiu. A przepraszam, co tu? Los już wyłaź z tej wanny. Stanowczo. Zakaż mnie bałaganu i tyle. W temacie. Dobra. Jeszcze każ je posprzątać. Co się dzieje? Upolowałaś coś? Nie, ja się tu nie chcę kąplować, bo ona sama jakaś walnięta będzie. Rozmawiaj z kotem. I zawoi przede wszystkim kota tutaj. Proszę was, dzieci, ubierzcie się, no. Janek, przebierz się też. Idź na czarno, będą takie małe metale moje. Dobrze, już może coś zjesz i pójdziemy sobie dzisiaj. Pójdziemy sobie na obiad. Pościągałam parę knajpek takich przyjaznych niby dzieciom. Ale to się okaże. Kontynuuj ten obraz, skończ. Co ty chcesz? Klub. Boże, o tych klubach zupełnie zapomniałam, że one istnieją. Jeszcze żyją. O, jest Wiktor. Kto się czegoś boi? Sasza się czegoś boi. Gdzie jest Sasza? O, mają dzwoneczki. Jak założyłam kotom obroże i mają dzwoneczki, dzwonią. Się pogłasz, uspokój. Gdzie to jest jakiś uspokój, coś takiego? Nie ma. Pogłasz się, on się uspokoi. I co tu mamy? Wiecznie, zimno. I zima. I teraz tak. Jutro już jest zimowa fiesta, więc może powinniśmy troszeczkę poświęcić czasu na zrobienie dekoracji, zanim się gdzieś wybierzemy. Co tu się działo? Co tu się działo i co tu się działo? Jaka poczta? Ja nie chcę poczty. Co na rachunki będą? 3900... Dzieciaki, wyłączamy ogrzewanie. Wyłączamy ogrzewanie. Nie ma, no. Da się to jakoś zmniejszyć? 3900... Może trochę chłodniej zrobimy. Kto tam wyje znowu? A nie, ty sobie dyskutujesz z kotem. Ale czemu tak krzyczysz? A, pokaż. Dobra. Przedmioty. Czyli musimy tu udekorować. O, czyli co? Montujemy choinkę. Robimy sobie święta. Uwaga. A koty w ogóle chyba nie korzystają z tego, prawda? To może jakiś mały świąteczny świerk. Choinka. O Boże, jaka wielka. Nie dało się tego mniejszego zrobić. Ja, naprawdę... Z tego dodatku nie da się korzystać, prowadząc grę w mieszkaniu, bo
Mieszkanie jest klaustrofobiczne, malutkie. Ach, dobra, moment. Tu jest ten obraz, to miałam go skopiować i... Właśnie, miałam go skopiować i też na sprzedaż wziąć. Czekaj, to jest wspomnienia z wakacji 2. To nie, ten sprzedaliśmy, ja do trójki nie mam w spisie. A gdzie jest wspomnienie z wakacji 3? Ja chyba coś pochrzaniłam. Jak to ja? Dobra, to nie, ten obraz jest obrazem sprzedanym, bo przeglądałam ostatnio. Ale czy my mamy wspomnienie z wakacji 3? Czy ja po prostu sobie coś do... Owszem, mamy. To tego nie mam sprzedanego. Skopiowanego i sprzedanego, chyba. To Luc już zapamięci. Zapamięci. Zrób kopię. Super! Zbiedniejemy troszkę. Zapłać czynsz. Jezu. I licencjonalny utwór przy okazji. Co za palenców. Lili, weź ty już odejść te zaświaty, no. Ty się męczysz i mnie też. Błagam cię, niech to będzie arcydzieło. Luciusz, niech to będzie arcydzieło, cię proszę. Tak, arcydzieło, Luciusz, kocham cię, tylko że wiesz... Dobra, powiesimy na razie tu. Jaki będzie koszt? Aha, masz kolejkę. No, przyszedł zwierzak do ciebie, miałeś ją pocieszyć, bo ona jest jakaś zaniepokojona. Luciusz, nie mogło się do niej odwrócić, musiałeś tak stać jak ten kołek w płocie. No i co się dzieje? Zaszuś. Porozmawiam. O, już jest lepiej, już jest okej, okay, dobra. Czyli tak, mamy... to skopiujesz za chwilę, to potem schowamy. Sprzątać, okej. Okay. Czego dziecko płacze? No, zgubiło się, tak? Gdzie są wszyscy? Słuchajcie, może naprawicie wasze relacje? Obejmij go czule. Ugryź niekoniecznie. Oglądaj. No weźcie się trochę zaprzyjaźnijcie trochę, co? No. No, porozmawiajcie normalnie. Powiedz jej dowcip. Powiedz jej historię. Zostałem ją o sztuce. Boże, nie widziałam Janek, ja się nie znam z tej strony. Ale ona nie ma tylu opcji, czyli ona dalej nie umie mówić. Ja... Nie, dzisiaj nigdzie nie pójdziemy się. Będziemy dbać o to, żeby... Nasza Jola... się rozwinęła prawidłowo. Ucz ją mówić, bo ona nie umie mówić. O, dobra. Co zaszło? Dostaliśmy 200, ale co? To jednorazowo 200, czy jak to działa? No naucz ją mówić. Troszeczkę tak malutko brakuje, no. No... Mała, wysil się. Mały, wyś tutaj, pooglądaj świat. Pogadaj z kotem. Nie krzycz na kota, tylko pogadaj z nim. I co, śnieg znikł? Wczoraj był śnieg i nie ma dzisiaj śniegu. Halo? Wiatr wywiał wszystko. Skorzystaj z nocnika, potrzebujesz? Masz taką potrzebę, przepraszam? Mały, ty zmyślasz po prostu, aż ci się z uszu dymi. Aha, Luc już zrobił to kopię. Dobra, teraz sobie dodamy tutaj. I kopię tego już nie zrobimy. Bo nas nie będzie stać. Ale to, co się dzieje? Arktyczne upodobania. Chwila. Nie chcę do was iść. Aha. Musimy chyba jednak włączyć. Ale my tyle zapłacimy rachunki? Czemu jest tylko wyższy lub ni... lub... co? Podejść nową karierę. No to nie zgubi pomysł, ale wyzwanie na to nie zezwala prawdopodobnie. Lili! Wpadaj! Luc już nie zdzierżył, musiał do toalety. No. A co ty przy kocie nie potrafisz się załatwić, a moja kuzynka? No dobra, to ja tutaj na ko... O, dobra, możesz do mnie przyjść. Nie wiem, kim jesteś, ale przychodź, proszę bardzo. O, koty są głodne, Luciusz. Koty mają pustą michę. Nie, no ja tutaj chcę zrobić... dobra, na chwilę to przeniesiemy gdzieś. Nie ma miejsca w tym domu. Gdyby tak to dać tu...
A to tu. Proszę bardzo, wszystko się zmieściło. I teraz to damy tu. I tu się zmieści choinka. Prawdopodobnie. Zaraz zobaczymy. Jeszcze trochę! Coś szumiało. Coś szumiało! Lucy, już ratuj sytuację! Nie, zamień mnie, napraw. Boże! Koty miauczą, koty głodne! Dzieci się nie chcą uczyć! Janek! No Janek w własnym świecie, jak zawsze Janek. Dobra, przesuniemy jeszcze to. No tak, żeby się jeszcze to kurde zmieściło. Naprawdę nie pomyśleli, żeby zrobić mniejszą wersję choinki. Nie, że mogę pomniejszyć, ale kratki dalej będą cztery zajmowane. O, ale to się zmieści, tylko że... Aha, no tak, ten droższy jest lepszy, tak. No dobrze, ale ja to muszę chyba tak czy siak na kodzie zrobić. Powinno być teraz dobrze. No mała, ucz się! Głąbiej jeden mały. Znaczy ona może się uczyć tych liter z tego na przykład. Boże, lodówka śmierdzi. Koty wrzeszczą. Dzieci płaczą. Co się dzieje? Jakiś facet mi okupuje komputer. Mała. Czemu masz dwie identyczne książki? Zjedz coś, Lucjusz. A nie możesz jego poprosić, żeby ci naprawił tam coś? O, narzekaj na koszt ogrzewania. O, to jest bardzo dobra interakcja. Idź, powiedz mu, że to ogrzewanie to jest jakiś kuriozum. Ja już mam małe dzieci. Bo dzisiaj jest wtorek, powinnam dostać moje 500 plus od ojca. No. Powiedz mu. No. Naprawdę? No super. Ale narzekasz? I co, coś się zmieni? Powiedz, że jest zima. I musi być zimno. Nie, ani mi się wasz. Masz inne zajęcia. W ogóle poproś, żeby ci kibel naprawił, co? Możesz wezwać do tej rączki administratora? Kto płacze znowu? Sasza, co się dzieje? Dziecko, pozmawiaj naczynia. Boże, nie mogę się doczekać, kiedy kot lewituje. Mój kot chodzi po wodzie! Bo to jest kot Mesjasz. Ja chciałam dzisiaj... A ty mała co? O, Boże. Lucjusz, nie! Żadnego... Nie! Nie, stop! Ja się miałam dowiedzieć. Jakiś tam coś mówili, że szprej zimowe dekoracje. Pokazali mi to raz, kliknęłam i raz się otworzyło i się zamkło. I nie mogę się teraz do tego dostać. A ten stos prezentów to się przepraszam, a wystawny posiłek trzeba zrobić. Lucjusz do garów! Lucjusz, ty się musisz rozdwoić, przykro mi. Moment, zróbmy tak. Zabawki przesuniemy tu. Tak, żeby nie zawadzały. Czy stos prezentów to jest jakiś... A co się z tobą teraz dzieje? Nie możesz do tego podejść, chyba żartujesz. Dobra. Ja jestem cierpliwy człowiek. Bardzo. Dobrze, te dzieci już się ogarniają same. Naprawdę, ja się tak cieszę, że ich nie trzeba kąpać. Znaczy kąpać trzeba, że nie trzeba ululiwać i jakichś tam innych rzeczy im robić dziwnych. Ululiwać. Boże, polski trudny język, prawda? Talerz, co tu robi talerz? No już. Jest głodny. No to kurde, niech je. Otwórz. Już go karmię. Pauza, bo mi go zabiorą. Zanim ja lodówkę otworzę. Mamy zepsute tosty. Wykwintne ciasto owocowe, tosty z serem i ciasteczka, które są chyba jakieś never ending ważność. Zupa dyniowa, uwielbiam. Będziemy się tym żywić. I... O, Jezu, posprzątasz mieć. Kocham cię, normalnie facet. I wystawny. Zrobimy sobie może wystawną kolację z szynką, co? Koty świrują. Dobra, miałam... Teraz już dwa koty są smutne.
Czy ktoś jest chory na przykład? No nie. Ten tu jak nasz Janek, w własnym zakresie wszystko sobie organizuje. Co ty chcesz od niej? Wtulić się w nią? O tak, Ziemowidz, ja cię kocham, ja chcę bardzo z tobą iść, ale dobra, idziemy. Nie, ja pierdzielę, ja wychodzę, ja idę z Ziemowitem na kręgle. Nagła zmiana planów. Dzieci do żłobka, facet za drzwi, bo mnie zaprosił kumpel, tak? A wściekłe? Gdzie go poznaj, nie wiem, schlebiaj mi, musisz poprawić tą charyzmę swoją. No, poproszę stolik. Bo ty w sumie głodny jesteś, faktycznie. Ty chciałeś? Obejrzyj mural, niekoniecznie. No i co? Co go tak zostawiłeś? A przepraszam bardzo, jeszcze się rozebrali z powrotem, to już lato wraca? Słonecznie i zimno. Ale czemu nie macie ubrań zimowych? Przecież ja bym takie piękne ubrania ci zimowe nowe wybrałam. Wybrałam każdemu po ubraniu dodatkowo zimowym i dodatkowo letnim, takim przejściowym, żeby nie wyglądał jak idiota w kożuchu na jesień, nie? Strasznie tu ciemno w tej restauracji. O, pogramy sobie w kręgle. No gdzie jest Ziemowit? Gdzie on znikł? Czy on mnie zaprosił i sobie poszedł? Przepraszam? To chyba tak trochę nie fair by było. Nie no, on jest obok, tak? Jest w pobliżu. Ziemowit, ja cię nie widzę. O Jezu, już tu jesteście! Uuu, pojedynczy stolik. No to co, zamawiamy coś, nie? Nie tracąc czasu. No on mnie zaprosił, ale to ja stawiam, dobra. Weźmiemy sobie ten wybór szefa kuchni. A z... Nie no, zupa dyniowa miał się gotować. Ale tutaj nie ma zbytnio zróżnicowanego menu. Bo to jest taki bardziej... fast food raczej, nie? No może po pizzę albo po rybie. Co będziesz pizzę? O, łososia. Ty nie jadasz zdrowo. Ty w ogóle nie jadasz. Jesteś artystą. Oni żyją sztuką. A jak ty byś namalował coś na podkładce, to co ci wyjdzie? A możemy wcześniej z nim gadać? No nie wiem, czy romantyczne jest wskazane. Jeszcze nie macie takiej... O, zdeklaruj preferencje pogodowe. Sympatię do... O. Sympatię do... Mam do śniegu. Sympatię. Niechęć do wiatru nie lubię. Ja kiedyś lubiłam deszcz do czasu moich problemów z zatokami. Niechęć do słońca, ale nie, niekoniecznie. Sympatię do... Do słońca? Do deszczu mam sympatię. Pani czaruje? A ty nie umiesz inaczej trzymać tej kredki? Boże, jest już no wieczór. Tu i czas trochę za szybko leci w tych Simsach. Ja to nic nie zdążę zrobić nigdy. Ale co teraz się z tobą robi? No, aha, musiałeś wstać, żeby to powiedzieć. Fascynujące, weź to w siebie. Nie zostawię takich śmieci. No głodny jest, co z tym jedzeniem? Przepraszam bardzo, bo za co komuś się rzucę do gardła. Jups, dawaj, jedz. Dziękuję, jedz. A nie możecie gadać o pogodzie siedząc? Powiedzmy jakiś dowcip. Pokaż, że nie jesteś takim nudziarzem. Gdzie idziesz? No. Lucjusz, to jest niepokojące, co wy robicie. Co ty zrobiłeś z tym jedzeniem? Skąd to włożył w kieszeń? Dobra, wiesz co, zakończ posiłek. Zapłać rachunek, choć pogramy sobie w kręgle. Trzy rundy. Czy wy możecie zagrać w końcu w te kręgle?
No. Gdzie idziesz? No, jako czasny zaraz. Stop! Czy on mi wyjdzie? Moment. On sobie poszedł. No, wracaj tu. Gramy. Czy razem to jest razem, czy razem to jest przeciwko sobie po prostu? Ty się dopiero teraz tego nauczyłeś? No i nieźle ci idzie, jak na początkującego. No, zaskocz mnie. Diemowit, teraz ty. Błagam. Ja wrócę do domu o trzeciej. Albo lepiej, albo nad ranem. Naprawdę gra w kręgle w tej grze jest potrzebna, jak rybi ręcznik po prostu. No i to było smutne. Zimowi chciał do toalety iść, a myśmy mu zabroniły. A przecież tu jest kibelek. Ale już jesteśmy znajomymi lepszymi? Przyjaciel nawet! A kiedy to się stało? Przyjaciółka, a ten mały? Znajomość. Trzeba też poprawić relacje. Aha, wygrał. Dobra. Dzięki, było miło, fajnie i wracamy do domu. Nie, wracamy do domu. Ziemowit wraca kaczym krokiem. Doniesiesz, doniesiesz, a ja wracam chyba sama. Bo poszłam chyba w innym kierunku. Okej, okay, jesteśmy w domku. Co tu się stało? Podczas... Ej, co tu się dzieje? Nie, nie! Nie, Janek, proszę cię. Możesz mu zabronić chodzenia nago. Tak, mała. To jest Bąk, który jest małym ekshibicjonistą. Miałeś mu zabronić. Iść tam do niego. No. I w ogóle. Toaleta. Kibelek. Jakieś jedzenie. Zepsuły się ciasteczka. Co tu gotował? A, to ty gotowałeś. Ja pozmywam. A dzieciaki są w przednim stanie. Mała idzie się załatwić. Bąbel. Bąbel, co Bąbel? Bąbel nie, nie zawraca głowy Lucjuszowi, bo Lucjusz tu w końcu kipę odstawi i tyle będzie. To się traficie do sierocińca. Szczyty fantazji. A to co to są? Kolekcja kartek świątecznych. To są te dekoracje, które ja gdzieś mam tu ustawić, dobrze? No i proszę bardzo, czary. Jak ładnie to wygląda. Szkoda, że więcej tego nie ma, chociaż to chyba gdzieś postawię też tutaj może. Jak mały. Udekoruj, tak? Co ty chcesz od niego? Czemu ty chcesz na niego krzyczeć? Nie ma krzyczenia. Możesz sobie pobiegać po domu, to najwyżej. Jak masz nadmiar energii. Ty skończ tę zupę. Czy było coś na rano, ewentualnie na teraz. Trzecia w nocy, na rano. No i co z tym śniegiem? Miał śnieg padać. Jest zachmurzenie i zimno. O, zaczęły rozmawiać. O, ona teraz też już może mówić. Ma więcej opcji, nie? Opowiedz historię. No i zaczęły prosować. Czy jest nadzieja, że będą się nie nienawidzieć? Fajnie, gadają. No, kamero. Dasz radę, jeszcze pogłaszcz koty i możesz spać. Patrz. Co tu się dzisiaj dzieje? Weź go surowo. Skrzycz niekoniecznie. Poproś. Może teraz subtelnie? Co? Może już da się to zrobić subtelnie? Podziała to? Myślisz? Może podziała? Mała, czemu leżysz w nie swoim łóżku? Sawa.
Co? Jednak podziałały, ale no, nie wiem na ile. Dobra. Koty w łóżkach. Dobra, idź. Nie, 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 nie kawa. 9 poziom umiejętności. Okej. Okay. Lucjusz ma teraz tak potężną siłę perswazji, że może zawsze skutecznie nakłonić dziecko do wykonania określonej akcji, takiej jak zmywanie naczyń. Wie również, jaki efekt odniosą jego porady po udzieleniu dziecku lekcji. Super. To się przyda. Bo to było takie w ciemno chyba. Nie wiem, co to za dekoracja, ale postawiłam to tu obok. Pomniejszyłam to troszkę, żeby się zmieściło. I okej, okay. Coś jeszcze jest? A to można za... O! Już zimowa fiesta, a my jesteśmy w Rosole, dosłownie w Rosole. Aha, moment. Luc już pomału. Co robimy najpierw? Ozdób. Ozdób, świąteczny nastrój. Miał być wystawny posiłek. Wszystko wyszło po prostu. Otwórz prezent ze stosu prezentów. Właśnie. Te prezenty to chyba jest trzeba coś... Taką matę kupić, czy co to jest? Jest interaktywny. Aha! To przepraszam, inaczej zrobimy. Dobra, jest co? Ozdobione jest. Lucjusz uwielbia te tradycje. Zapal lampki. Proszę bardzo, wstajesz rano, a musisz się wyspać. Wstałeś. Super, ale trochę jesteś niewyspany. Czemu ty nie nosisz tej piżamki, co ci nową piżamkę kupiłam? I zapłaciłam za nią. A on jej nie chce nosić. Taką ładną. Chociaż w sumie bardziej by pasowała ta w kratkę tutaj, w tej sytuacji. Dobra, coś tam ukończyłeś. Miałbyś jeszcze zrobić... Kot, nie drapie! Coś się dzieje. Miałeś zrobić wystawny posiłek jeszcze. Dobra, zrób z rybą. O, taką piżamkę z serduszkiem. Taka letnia. W sumie powinien mieć tą ciepłą na zimę, nie? Nie mam czasu dzisiaj. Dzisiaj jest święto i jest jakoś pochmurno, brzydko i czemu nie pada? Ale brzydko jest. No, rób ten posiłek. No jesteś padnięty, bo kawę powinieneś sobie w pierwszej kolejności zaparzyć kawę. Ale dzieciaki są w miarę ogarnięte. A Janek będzie miał urodziny jutro. Ale to w następnym odcinku, a w tym Matko Święta. Ja nie wiem, gdzie to popnę, żeby to miało ręce i nogi. Streszczaj się! Musisz złapać babcia Mrozę i poprosić go o prezent. Babcia znajdziesz około 20 koło kominka. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, czy my jesteśmy w stanie zrobić tutaj sobie na szybkiego kominek, żeby babcia Mroza złapać? Musimy to zrobić. Więc szybki demontaż. I to szybki montaż kominka. Super. Pomału. To się wszystko tutaj gdzieś zmieści. Prawda? Jak mi się coś zajara od tego kominka, to będzie mi przykro. Na razie niech tak będzie. Dobra, będziemy łapać babcia Mroza. Nie ma problemu. To jest wydarzenie. Może przyjęcie, a może kolacja bardziej. I ciemowit. A dobra, nie będzie pełna chata. No tych to tak za bardzo nie znamy, ale ich tak bardziej. Dobra. I to ma być zwykłe, czy nie, nie było, nie zaznaczałam prestiżowe, czy nie? Nie, zwykłe. Okej. Okay. Godzina tak gdzieś na 19, żeby przyszli dzisiaj. Dobra. Ty nie przeżyjesz tych świąt, Lucjusz. Ja ci nie chcę źle wróżyć, ale tego nie przeżyjesz. Nie masz szans. Ty musiał się wyspać. Dzieciaki śpią. Śpią. Się musimy przeprowadzić. To jest za ciasne miejsce dla nas. Dla naszej trójki plus trójka kotów. A więc zapalić światełka, tak? Zapal lampki na choince, no. No. Zapal.
Co? Czemu mryga? Podziwiaj. Nie z kimś tam. No zapaliłeś. Podkradnij prezent. Otwórz prezent. Otwórz prezent z... Okej. Śpiewaj razem. Nie, śpiewaj... Co dostałam? Tantiemy. Super. Jesteśmy biedni. Kominek zabierzemy z powrotem. No ale... Dobra. Możesz jeszcze coś upiecz. Coś dobrego zrób. Może trzeba będzie jeszcze dzieci wykąpać. Możesz teraz dobre rzeczy robić. Idź spać. Nie, już nie kawa. Spanie. Spanie. Spanie w ogóle kota wychowanie. Ja już szaleję. Aha, czyli oni wyczuli, że ja... Nie, to wy macie czwórkę dzieci, czy tam trójkę i to wasze dzieci. Musicie sobie je sami wykarmić. Ja się nie dzielę jedzeniem. Lucjusz, co z tobą jest? Czemu nie możesz tu podejść? Nie możesz podejść tu w ogóle? Ale tak na sushi chcesz iść teraz o tej godzinie? Ty jesteś nie... Ziemowit, ty jesteś zaproszony. Dobra, nie, stop. Nie, inaczej zrobimy. Ja mu kupię ten eliksir przygód. Jak to się robiło? Już nie pamiętam. Zamiennik snu muszę mu kupić, tylko że on jest tak drogi. No, Lucjusz, wypij, bo nie damy rady. Nie damy rady inaczej. Tam było coś napisane ciekawego. Tu tak, że... zapal lampki. Zapytaj, czy zasługuje na prezenty. Tutaj? Chcę usłyszeć, jak coś jest. Śmiej się szczerze i głośno. No, jak to jest śmianie się szczerze i głośno? Co zrobiłeś? Wręcz prezent. Przyjazny prezent. Odkładka. Daj jej, zobaczy. Ojeju, czemu mam poszły minusy? No. I co, spodobało jej się? Chyba się spodobało. Dobra, chwilę pauzy. Ja muszę zobaczyć. O matko, ona musi do łazienki. A Janek musi być wykąpany i to w trybie nagłym. Wykąp Janka. No, już. Kąpu, kąpu. I ty też musisz się wykąpać. Może wykąp się razem z dzieckiem. Ziemowit, czy ty mógłbyś przestać? Przyjdziesz do mnie. Co cię opętało? Przyjdziesz dzisiaj do mnie. Nie pamiętasz? Aha. Potem sam się wykąpiesz. Nie, potem toaleta. Boże, wyrobimy się przed tym? No, wszyscy mnie zapraszają na imprezy normalnie, no, świąteczne. Ja będę mieć swoją imprezę świąteczną. Za jakieś... Coś ty na siebie włożył. Proszę założyć coś od świętnego. Proszę bardzo. O. Oh, To bardzo leave odświętne. day. Okej, okay, możesz coś zap... A, to się nie zapala. Możemy coś podkraść? Otwórz prezent, zobaczymy. Albo nie możesz tu podejść? Koty przestawimy. Koty są ciągle przestawiane z kąta w kąt. Ale tak chyba powinno już zadziałać. I napełnij karmę, napełnij miskę. Teraz tak, dzieciaki się przebierają w odświętne stroje. A, jeszcze te. O, mam tacę z piciem. Żoną herbatę. Szkoda, że nie ma czegoś takiego jak herbata. Taka grzaniec taki. Nie będziesz żarł tego ciasta owocowego. Odłóż to, weź to wyrzuć. Ty nie lubisz ciasta owocowego, chłopie. Nie lubisz. No i co, teraz będziesz mógł to po... Co się tam dzieje z tobą? Brudna jest! Uroczysta kolacja. Dziecko mi ryczy z brudu. Masakra. Ale czemu ona jest brudna? Wykąp. Jole. Dobra, wiem. Wy się złapi, wykąp. Wrzuć ją do wanny.
No. Wchodźcie, wchodźcie, ja na razie kąpię dziecko jeszcze. I przemoczony, to jest masakra jakaś znowu. Zmienimy sobie jeszcze strój, ale nie wiem, czy to coś da. Nie, no będziesz w tym, bo tamten to jest taki bardziej rockowy. Aha, jedzenie trzeba wystawić. A, cóż. Dobra, przyszedł. Proszę bardzo, możemy jeść. Zawołaj na wystawny posiłek. No, czemu się w to ubrał? Nie! Boże, już umyj ją do końca, starczy już tego mycia, no już jest czysta! Wyciągaj z wanny. I przebierz się. No przebierz się, powiecze. Koty biegną pierwsze. Zmień strój. Zmień strój. Jezu, on umrze z głodu zaraz. Weź porcję. Co śmierdzi? No kawa śmierdzi, już sprzątam. Jaśnie pani. O, jest, 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 stop! Łap go, łap go! Złap go, złapałam. Babcia Mróz. Kazimierz Paliwoda, senior, aha. Dobra, czyli to jest losowy sim, który niestety musi się przebrać. Nie potrafię zrobić NPC-ów w tej grze? On nam dokłada, on nam dokłada. Łap go. Ostrzeszczaj się. Dzieciaki. Babcia Mróz przyszedł. No. Poproś o prezent. O, przyszedł do nas. Chodźcie, poproście o prezent, może dostaniemy coś specjalnego. Wręcz prezent. No nie za bardzo mam co ci dać. Maczetę. Tamu romans. Zapytaj o zawód. No? No. A mogę poprosić? A dasz mi prezent? No. Ho, ho, ho. No. Dlaczego złapałam? Okej, okay, jest, zaliczone. A to czemu nie? Co dostałeś? No. No, co dostałeś? Dostałeś coś, co ci się pojawiło w ekwipunku? Ma to do gry! Gdzie on dobre prezenty daje, dzieciaki? Choć nie, mała, jesteś niegrzeczna. Dostaniesz kawałek węgla, zobaczysz. A koty mogą poprosić, a nie mogą koty, bo nie mam moda na koty. No, a tu jest chyba ktoś niegrzeczny. Że ja nie mogę jej dyscyplinować. No, i co tam, Bąbel? Poprosiłeś? Dziel się miłością. No poproś o prezent, niech ci coś tam sypnie. Bo ci nie zaliczy się to, a ty uwielbiasz. No daj coś, dziadek. Staruchu, wyskakuj z prezentów. Co dostała? Ognik. Ognik? A, kartę. No nic jeszcze. Jeszcze... Co się stało?
Uwaga, nieznajomy. No chyba żartujesz. Oh, parbro. Subao gebna. Yes. Spancho. A ty, brzdąco, co dostaniesz? Kiedy jest zima? Już masz taką, ale podziękuj. No dobrze, no, czyli co? Poza tutaj prezent? Aha, otóż prezenty z. Otwieramy wszyscy prezenty. Uwaga, otwieram prezenty, wszyscy. No, biegusiem, otwieramy wszyscy prezenty. Mała, czemu ty jesteś w ubraniu zimowym? Bo jest zima. O Jezu, tam komuś coś nie poszło. Znowu książeczka to sama. Czemu jesteś smutny? Przestań. No, otóż prezent będziecie lepiej, no. Młody zestaw młody czarodziej. Cokolwiek to jest. A, wyposażeniu. Dobra. Później pooglądamy w następnym odcinku. Opętało mi koty! Opętało mi koty! Koty mi opętały! Jest, to wygląda strasznie! Opanujcie się, proszę! Śpiewaj razem, Maisie. A co, nie podobało ci się? Kim jest ten człowiek? Śpiewamy w własnym zakresie, w własnym towarzystwie. No, śpiewamy. Znowu zeżarł ciasto owocowe, którego nienawidzi. No cóż, ja ciebie nie ogarniam. No, śpiewamy. La 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 la. No, dajecie. Co tu zachodzi? Ja ją muszę wysterylizować. Bo ona się chyba tutaj... Ona chyba zaszła w ciąży znowu. No! Nie widziałam! Aha! No i babcia Mróz wyparował. Aha, ja chyba... Okej. Okay. Jesteś teraz już po cywilnemu. Po cywilnemu. Dobra. Otwórz się też na niespodziankę. Przestań panikować, już ty jesz. No fajnie by było, jakby to się udało, ale no... No nie całe się udało, bo... Bo niby wskoczyło, ona nam posprząta, kocham cię po prostu. Możemy razem śpiewać, ale nie chcą. No dobra, jest druga w nocy. Impreza się skończyła. Było niesamowite. Wszyscy dobrze się bawili. Udało się zrobić wszystko, co sobie zaplanował Janowi. Większość rzeczy Jolanta zrobiła. Liczy na więcej w przyszłym roku. I było niesamowite. Udało mu się zrobić wszystko, co sobie zaplanował. No i fajno. Skończyliśmy. Dzieciaki do spania. Ale to ogarnę już poza nagraniem, bo widzę, że tutaj się impreza rozkręca. O, Jola by zmęczona, poszła już spać. Janek też by mógł pójść spać, też jest padnięty. Jeszcze toalety musi. I jutro będą Janka urodziny. Więc Janek będzie już dzieckiem. Możliwe, że Jola też, muszę sprawdzić, czy postarzy mi ją i przesunie się to wszystko, czy będę miała tak, że... I ją postarzę tu, a za tydzień ona znowu będzie miała urodziny. To już mi się nie podoba, to wtedy najwyżej odczekam. Sprawdzę to po prostu. Najwyżej wczytam save'a.
No, a tak, to udało się, impreza jakaś tam się udała. Fajnie, że dodali te pory roku te wydarzenia, bo to jednak trochę zmienia to, że no coś się dzieje. Są jakieś zadania, coś trzeba robić. Czemu nie do zupy dyniowej nie jadł? Przecież to jest pyszne. A to jak kto coś próbował ugotować, nie wyszło? No to kończymy ten odcinek. Koty były opętane, one po prostu próbowały mówić w Wigilię, a nikt ich nie słuchał. I to będzie tyle w tym odcinku. Do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa! A w następnym odcinku... No tak, Janek się wdał po prostu w przybranego ojca. Czy on ma klapki? O Boże!